Szczególnie po takim finale, gdzie na początku naprawdę chłopaki tutaj postawili nam bardzo wysoki poziom. W pewnym momencie, muszę się przyznać, że już przestałem wierzyć, że uda nam się to wygrać, ale dzięki Bogu, że Grzesiek cały czas jest tym doświadczonym graczem i potrafi wyjść z niejednej opresji. I cieszę się, że mogę się uczyć od niego i dzięki temu udało nam się zdobyć właśnie ten złoty medal. Chłopaki z kadry się przeciwstawili nam bardzo dobrze, postawili poprzeczkę bardzo wysoko. Tak naprawdę wygraliśmy przegrany mecz, bo w pierwszym secie zdominowali i zagrywkę, i obronę. I co mogę powiedzieć? No, cieszymy się, że w takich trudnych momentach się podnosimy i wygrywamy. Tak? To nas buduje, stawia nas na takiej mocnej pozycji, że tak naprawdę nawet w tych trudnych warunkach dajemy sobie radę. Wygrać łatwo 2-0 to jest żadna przyjemność, tak? Tym bardziej dla oka, dla kibica, taka dramaturga jest na pewno lepsza. Maciej Grudol bardzo dobrze pomagał Kubie. To na początku pierwszego seta naprawdę tak zagrywał, że nie mogliśmy sobie poradzić z przyjęciem. Stwierdziliśmy z Grześkiem, że musimy to uspokoić jakoś, że Maciek nie może zagrywać przez całą godzinę tak dobrego serwisu. Udało się, cierpliwość i do końca walka, mamy złoto. Miejsce tak naprawdę tutaj nie ma dużego znaczenia, bo i gramy na plażach dużych miast, przy oceanie, przy morzu i kibice dopisują. Gramy też w centrach miast i w małych wioskach i jest też full na trybunach, więc tak naprawdę pasjonaci siatkówki plażowej są wszędzie, nieważne gdzie jest turniej rozgrywany. Ja tutaj w Toruniu już nie pierwszy raz gram, pamiętam jak przyjechałem tutaj chyba 5 albo 6 lat temu, to był tutaj dla mnie pierwszy turniej w mojej karierze. I już wtedy wiedziałem, że w tym miejscu na pewno będzie kiedyś większy turniej, bo organizacja jest naprawdę na najwyższym poziomie.